Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku S jak miłość, system miłości. Jak się kojarzy się z M jak miłość, to może będzie S jak miłość. System jak miłość. To może od razu pomódlmy się do Ojca Pio, do naszych świętych, włóżmy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy i do świętego Michała Archanioła o pokój, o to, żeby to, co się stało, żeby wyciągnęli wnioski, zwłaszcza Unia Europejska, Amerykanie i Rosjanie i Ukraińcy również, żeby zbudowali coś, co nie doprowadzałoby do takich rzeczy. Tu największym winowajcą oczywiście są Rosja i Niemcy. Amerykanie, jak Amerykanie. Niemcy by bardzo chcieli wypchnąć Amerykanów z Europy, bo jakby nie Amerykanie, to wiadomo, dwie wojny przegrali przez Amerykanów, więc nie bardzo chcą, ale się już wszystko namieszało, jest inaczej, jakaś rewolucja jest, wewnętrzna, zewnętrzna, tylko szkoda, że tyle cierpienia, tyle smutku, żalu, płaczu i wszystkich rzeczy. I to módlmy się o ten spokój, o zrozumienie, o inną politykę duchową. Przede wszystkim nie o taką do tej pory, jaka była, bo ta polityka jest zła. Zła ekonomia. Teraz globaliści. Nie globaliści, tylko ci od ekologii. Chcą, żebyśmy pozamykali wszystkie kopalnie, jakie tylko mamy i zostali bez prądu, bez niczego, bez jedzenia. 40% by było z braków z energii. Greenpeace się nazywają. Oczywiście są opłacani przez Rosję. To była akcja przez Rosję i Niemców. To wszystko o to chodziło, bo oni się dogadali. Ja wam ciągle to powtarzam. Rosjanie dogadali się nad głowami Polaków i innych, przede wszystkim nad Polaków. Boją się Lechitów. Ale to Ojciec Pio mówi, nie ja. Ja się nie dogadywałem. Ojciec Pio tylko powiedział, bo on wie, zna wszystko. A jeśli chodzi o Ojca Pio oczywiście, to jeszcze jedno dodam, bo tam ktoś pytał o to. Ojciec Pio miał powołanie i wielu innych ma. A ja wam mówię, że nikt nie ma powołania, bo wszyscy jesteśmy powołani do Boga, do nieba, nie do jakiegoś zakonu czy do księdza. To są bajery po prostu, zwykłe. Ojciec Pio mi powiedział, że sam dobrowolnie zeszedł z nieba do tego czyśćca tutaj. Dobrowolnie zeszedł, bo chciał pomagać, taką sobie misję podjął. Oczywiście były rozmowy, konsultacje z Bogiem i czy powinien, czy może i tak dalej, bo Bóg decyduje o wszystkim tak naprawdę, bo On zna wszystkie nasze winy, wszystkie nasze radości, wszystkie nasze karmy, nasze życia i wie, ile można dać. No, chciałby dać wszystko, tak jak ojciec mówi, że z wszystkimi chciałby rozmawiać w Krakowie, w Nowej Hucie, ale nie da się. I bo wiemy, że tutaj jest tyle pychy, tyle zła, że ciężko się przebić. Ojcu Pio też było bardzo ciężko się przebić. Na szczęście dostał dar bilokacji i mógł przychodzić na rozmowy właśnie w Nowej Hucie, a tam odprawiać msze i inne bajery katolickie. To módlmy się o pokój i o nasze osobiste sprawy. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła. Ten demon, jak już mówiłem, to jest nasze ego przede wszystkim. Egoizm, nie myślenie o innych, tylko o sobie, widzieć w swój własny nos, swoją własną rodzinę tylko i nic więcej. To jest po prostu błąd. Dlatego tak jest źle na świecie, przez takich ludzi właśnie. Bo oni promują egoizm i nienawiść i krytykę tylko i nic więcej. Tak nie można żyć. To do niczego nie doprowadzi, do powtórnego życia tylko. Audiobooki będą, możecie sobie zamawiać. Tutaj jest system miłości wiesia.pl. Tam na tej stronie są audiobooki, jest ruch systemu.
się rusza coś tam trochę. No i tu moje osobiste konto, jak ktoś chce mi pomagać, żebym dalej kontynuował to i żył jakoś do końca życia, do końca świata będę żył, tak, tak, tylko już w niebie i najpierw w grobie, a potem w niebie. Witam wszystkich jeszcze raz w systemie miłości, który zrewolucjonizuje kiedyś, po mojej śmierci dopiero, wiele, wiele, wiele wartości, wiele religii i wiele polityki i wiele ekonomii, bo ta wiedza przyszła z nieba, to nie jest ode mnie wiedza, ja tylko tak przekazuję ją, mnie do tego puścili tak samo jak puścili Ojca Pio i innych i was też puścili, żebyście mogli podobne rzeczy mówić i chłonąć i dzielić się. Wszyscy do tego jesteśmy powołani, właśnie do tego, nie do zakonów, nie do księdza, tylko do szerzenia dobra, miłości i uniwersalizmu boskiego. Do tego jesteśmy no nie powołani, tylko po prostu musimy to robić, bo inaczej się nie wydostaniemy z tego grajdołka kosmicznego, z tej galaktyki, czy galaktyk, czy innych cywilizacji. Tu mamy akurat taką cywilizację ludzką, zwierzęta tutaj żyjące mają swoje cywilizacje, swoją technikę działania, zdobywania jedzenia i pracy. My mamy inne. Zwierzęta też muszą pracować. Niektóre służą ludziom nawet, oddają swoje życie dla ludzi. To też jest łaska dla nich. Tak samo, no ale ekolodzy mają fiu bździu w głowie i nie wiedzą, o czym mówią. Ale to jak mówię, są opłaceni przede wszystkim przez Rosję i Niemców. Czytam wam bajkę. W baśniowym, takie bajeczki napisałem, te 40 może kiedyś. W baśniowym ogrodzie rosły dorodne słoneczniki. Co dzień przylatywały do nich wróbelki, wydziobując smakowite ziarenka. Obok stał pojemniczek z wodą, by mogły się też napić. Zadowolone i szczęśliwe, z pełnym brzuszkiem, odprawiały radosne tańce. W baśniowym ogrodem opiekowała się osobiście prześliczna księżniczka. Wróbelki kochały jej serce i gest. Z wdzięczności wyśpiewywały co rano długie serenady na cześć jej wielkiej miłości. Taka bajka mi przyszła do głowy, bo ja już tam długo mieszkałem w rodzinie Majki mamy i tam pomagałem w ogrodzie, teraz też pomagam. I tam ona sadziła piękne, piękne słoneczniki, zawsze miała słoneczniki i potem przycinała i dawała do pokoju, do siebie pokazywała. Więc jak byłem w ogrodzie, tam pracowałem, widziałem te słoneczniki, jak wróbelki przylatywały. Tu jeszcze było rzeczywiście, tam studnie wykopałem. Znaczy zrobiłem rurę taką na 5 metrów, wbiłem, sam to robiłem. Jest woda w ogródku, silnik podłączony i jest poidełko dla wróbelków. Przylatują nam do dzisiaj. Dzisiaj też widziałem. Piją wodę z tej studni właśnie. I taką bajeczkę przyszło mi do głowy, żeby napisać coś na ten temat i coś niebiańskiego, bo to jest naprawdę obrazek niebiański. Teraz wam pokazuję zdjęcia na Facebooka, wrzucam je z tych stawów. To są też naprawdę piękne okolice i wychwytuję takie najpiękniejsze momenty, kadry, które przypominają niebo. Jak siostra Ludwika schodziła, umarła i później ojciec mówił Ludwikowi, że za miesiąc umrze, tylko jej nie mów. No i umarła rzeczywiście za miesiąc i poszła do nieba od razu, bo ona była strasznie dobra. Tak dobra była, że coś okropnego. Tak była dobra. I Ludwik się jej spytał, bo jak przyszło na rozmowę, ojciec ją pozwolił jej przyjść. Mówi, jak tu jest pięknie, jak tu jest zielono, jak tu jest cudownie, łąki, kwiaty, wszystko tam jest. No ojciec dodał, że muzyka, życie towarzyskie i tak dalej, to co czujemy, bo każdy by chciał żyć w pięknym towarzystwie, pięknie się bawić, czcić piękno i hołdować piękno i być bogatym. Wszyscy tam są bogaci, nie ma biednych, nie ma żadnych oligarchów ani jakichś prezydentów, to wszystko jest pic na wodę, fotomontaż tutaj w tym świecie.
Tam jest całkiem inaczej, tam nie ma żadnej hierarchii. Kiedyś o to zresztą ojca pytałem, czy jest jakaś hierarchia. No, tak jeszcze trochę wierzyłem w tą hierarchię, to ojciec mi tak odpowiedział. Nawet gdyby była, to w ogóle jest nieodczuwalna. Tak mi powiedział, no to wiadomo. Po co hierarchia? Do czego? Tam nie ma żadnych struktur, niczego. Jest miłość gorąca, przyjaźń, serdeczność, łagodność, przytulenie, pieszczenie. Nawet Biblia, ten Stary Testament mówi, że Bóg będzie trzymał cię na kolanach i pieścił. Więc tam jest takie życie. Inne całkiem niż tutaj, ale mamy namiastki tego. Tak jak wspomniałem, mamy coś... Na ziemi jest coś z nieba, ojciec powiedział. No jest troszeczkę, dlatego te bajki, te nasze duchowe wzruszenia, myśli, bo te konkretne rzeczy takie ziemskie, materialne, to też są ładne, piękne, te zdjęcia czy coś, ale jak już wejdziesz głębiej, no to już katastrofa. Już się wszystko zaczyna sypać, walić na głowę, cierpienie. Tak samo jakbyś kamerą wjechał. No piękna trawa, kwiatki, nie? Łąka, cud. No ale jak kamerą wjedziesz coraz niżej, tam blisko ziemi, bo tam jest walka. Jedna wielka walka, jeden obyt, o jedno drugiego zabija, zjada. Taka jest ta przyroda fatalnie stworzona, chociaż dali namiastkę piękna. No widzicie, bo jak wychodziliśmy z nieba wszyscy, to pamiętaliśmy, jak było w niebie. I na ten wzór, z tego kodu niebiańskiego, chcieliśmy stworzyć alternatywne niebo i nie udało się, no. Nie udało się. Wojny, zatargi, pycha, wolność. Bez sensu wolność, która nie daje szczęścia, tylko agresję. To nie jest już wolność. Bajkę wam przeczytałem i żyjmy takimi bajkami, bo właśnie to nas prowadzi do nieba. Tylko dobro, piękno, szlachetność, rycerskość, dobre nawyki. No. Także ojciec Pio przyszedł dobrowolnie. Dobrowolnie przyszedł na tą ziemię z nieba, żeby pomagać. I popatrzcie, jeszcze pomaga, do tej pory pomaga. Wrzucamy do koszyczka jego wszystkie nasze sprawy. Bilokował tam, był w San Giovanni Rotondo, w Pietralcinie się urodził. I działał cały czas... Na pełnych obrotach tak naprawdę, duchowo oczywiście, bo tam przede wszystkim rozmowy, on dużo spowiadał, bardzo dużo. Tam te spowiedzi to nie były jako spowiedzi, no ale musiał to te rytuały odprawiać, no bo wszyscy tak robili, kazali mu. Ale on przede wszystkim pokazywał duchowość, czasami skrytykował, czasami kogoś wywalił, bo był głupi w tym konfesjonale. I potem wrócił ten ktoś z powrotem i już zupełnie zmieniony. Ojciec Pio to widział, że jak coś czasami przywali w szczenę duchową komuś, to ten ktoś będzie w szoku na początku, ale potem wróci, bo zrozumie, że ojciec Pio już jakby zabezpieczył to, taki cios, że potem będzie tylko samo dobro z tego ciosu. Czasami warto, ale trzeba wiedzieć naprawdę kiedy. Dobra, to czytam coś jeszcze. Pokazuję wam, no kupujcie sobie. Zdrożała znowu. Niestety, ale ja to mnie to nie interesuje, w ogóle się tym nie zajmuję. Ja tym miałem tylko napisać. Napisałem. Może się uda. Jeszcze jedną rzecz. Od wielu lat, ponad 10 chyba, mam kontakt bezpośredni, przez maila oczywiście, nigdy żeśmy się nie widzieli, z takim jednym mężczyzną, który zachorował pod wpływem filmu na schizofrenię paranoidalną i bardzo inteligentny. No jest na ręce, siostra też tam coś. No może coś jest jakieś rodzinne troszeczkę też. No ale złe leki, to wszystko nie poszło, ale... Każdemu zaproponowałem mu, czy, bo nie wie ze sobą, ma marzenia, ma wszystko, ale nic nie może zrobić. Może zaproponowałem mu, może będzie przepisywał wiesiorynki po prostu na komputer. Będzie miał zajęcie. Zgodził się. Tylko muszę MP3 wyciągnąć z tych filmików i
jak MP3 mu przesyć. Zobaczymy. No, pomagamy jak się da. Komuś, ktoś może nam potem być za to wdzięczny, nawet jeśli mu zadamy jakiś wysiłek. Czytam. Jeśli ktoś czerpie z energii tego świata i czuje radość i szczęście, znajduje się w niebie materialnym. Niech to sobie jasno uświadomi. Do nieba nadprzyrodzonego pozostaje jeszcze kawałek drogi. Radość ziemska jest chwilami tak wspaniała, że potrafi odciągnąć nas od poszukiwania wiecznej radości i wiecznego szczęścia. Po zaznaniu ziemskich przyjemności na końcu umieramy. Po rozkoszach niebiańskich ten proces nie zachodzi. Jesteśmy młodzi i wieczni. Tutaj, tam są cały czas przyjemności i nikt nie umiera. Tu jest odwrotnie. Tutaj mamy przyjemności, które się szybko kończą i umieramy. Więc w takim niebie jesteśmy, pseudoniebie. Niech materialiści sobie i ateiści pomyślą nad tym wszystkim, co ja tu mówię. Bo sami nie są w stanie duchowo zrozumieć tego. Dlatego przychodzi pomoc z nieba poprzez różne właśnie takie myśli, refleksje. Ojciec Pio, dzięki niemu w zasadzie. Ludzie nie potrafią zrozumieć, bo jest tajemnica, jest rzeka zapomnienia. Nikt nic nie wie, żadne ezoterycy tylko wymyślają. Oni w ogóle nic nie wiedzą, kompletnie. Jeszcze gorzej niż kapłan. Kapłan to coś tam wie, coś studiował, coś tego, ale ezoterycy to są po prostu już całkiem... Wiersz jeszcze wam przeczytam. Mój, też napisane. W tych tomikach są te wiersze różne. Żyje człowiek, taki tytuł. No cóż, żyje człowiek, Panie, i komu ma służyć za wzór do naśladowania? Panie, dlaczego zwierzę zagryza zwierzę? Dlaczego człowiek zabija człowieka? Wiemy, że natura jest bardzo okrutna i najcięższe wykroczenia są jej rezultatem. Natura zła w łonie ludzkości, Panie, najpoważniejszą rolę odgrywają tutaj świadomość. Jeśli ona pozbawiona będzie miłości, w porównaniu poddana stanie się do żarłocznego wilka, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest godne, a skutecznie myśli o własnym głodzie. Człowiek, utraciwszy miłość, opracowuje systemy niszczące dobro i innych po to, by zadowolić swoje niecne pożądania. Panie, niewielka więc różnica pomiędzy człowiekiem a wilkiem. Czyżby chyba, że wilka oświeci i pocznie gorąco kochać, wtedy i ja pokocham. Pamiętacie, opowiadałem wam historyjkę świętego Franciszka z wilkiem. Przychodził ten wilk, tam kradł owce, no po prostu z głodu, nie? I tam szkody duże robił. I Franciszek przychodzi tam przez tą wioskę, już był znany i powiedzieli mu o tym, a Franciszek mówi, no dobrze, to pójdę, pogadam z nim. Poszedł, pogadał z nim, przywitał się, powiedział mu, co trzeba. Oczywiście go nie zaatakował, bo stał się jego przyjacielem od razu. Franciszek miał taki wpływ na zwierzęta. Wrócił do wioski i powiedział, że już nie będzie przychodził, tylko mu trzeba dawać jeść. Zróbcie jakieś miejsce i róbcie, przynoście mu tam jeść. No i tak się stało. Jak wilk umarł, cała wioska wspominała wilka i ten cud, jaki Franciszek zrobił. I po prostu przypominali sobie i Franciszka, i wilka, i święto sobie chyba jakieś nawet tam zrobili z tego powodu. No takie rzeczy się działy, dzieją, ale to teraz już jak mniej, bo dzisiaj to jest... Ale są jeszcze takie. Wszystko możemy to samo zrobić wewnętrznie, myślami. Wszystko możemy, cuda możemy myślami robić. Róbmy te cuda, kochajmy. Uczucia do kogoś miejmy, miłe słowa, to są cuda, miłe słowa dla kogoś, to są cuda. Czasami mówię, że trzeba tupnąć, albo jak jest ktoś bardzo taki natarczywy, to za bardzo, no to trzeba po łapkach dać. Ale tak to nie, właśnie to są nasze cuda,
Nie trzeba już wilków, nie trzeba do nich chodzić, nie trzeba. W myślach robimy wszystkie cuda świata. Całe niebo sobie komponujemy już tutaj. Warto nad tym pomyśleć. To, co tutaj sobie stworzysz w duszy, to będziesz miał po śmierci. Jeśli będziesz żył tylko imperializmem, wojnami, polityką taką rozkraczoną, no, filozofią beznadziejną, teologią pustoszenia ludzkich dusz, to tak pójdziesz w te same tory później znowu. Stwarzajmy sobie bajki już dzisiaj, które nas zaprowadzą do nieba. Fula też o tym mówiła. No to tyle. To jeszcze może boskich kochanków. I koniec. Maćka dzisiaj wam nie przeczytam. Na końcu mi najtrudniejszy zawsze zostaje. Nie wiem dlaczego. Tam mylę się przy tym wierszach, przy tych wierszach Maćka. Takie ma skomplikowane skojarzenia. No ale cóż. Nie jestem lektorem, niestety. Boscy kochankowie, też to kiedyś napisałem. Odchodzimy w morze przyjemności, w ciepłe jeziora, a tam, kochany mój, wchłania jak woń moją boską miłość w pałacach pieszczot. Tylko sami jesteśmy. Do drzwi naszych tajemnic nikt nie puka. Miłość jego jest moją miłością. Kwiatami jesteśmy tu podszyci i muzyką otoczeni, a do progu naszych rozkoszy nikt nie podejdzie i nikt nie pozna smaku naszych zmysłów, tylko ty i ja. To jest synonim nieba i synonim miłości. Pięknie by było, gdyby tu na ziemi też można było tak. To by już było niebo, ale tak nie jest. Chwilami możemy to przeżyć, tą piękną, piękne uniesienia. To tyle. To trzymajcie się systemu miłości. Nie poddajcie się biedzie i głupiemu światu, który jest promowany przez wielkich tego świata. Myślą, że tu znajdą raj, że stworzą raj. Nie było tu raju, ojciec Pio mówił. Nigdy tu nie było raju i nie będzie. W tym kosmosie nigdy nie było raju. Na żadnej planecie, w żadnej cywilizacji, w żadnej galaktyce. Nigdy tu nie było raju. Od razu się schrzaniło wszystko, jak żeśmy wyszli, bo od razu się pokłócili i zaczęły się problemy. Do dzisiaj nawet, jak ojciec Pio mówił, że czasami jeszcze jakieś aniołowie przychodzą z ciekawości, wychodzą z nieba i dodał jeszcze, że nawet jak tu by w tym świecie, nawet jak dwaj aniołowie się urodzą jako aniołowie czyści już tutaj, potrafią się pokłócić. No widzicie? Takie rzeczy się zdarzają, nawet aniołom, więc ludzkie życie jest trudne, ale można je ułożyć jak pieska, że będzie delikatne, dobre, chociaż nas będą łajać, jak ojciec mówił, że często, czasami mi to powiedział, jak byłem w takim trudnym sytuacji, to mi mówi tak, tu mnie siecz, tu mnie pal, bylem w przyszłości miał raj. To wam też tego życzę, niech was tu sieką, palą, ale najważniejsze jest życie wieczne. Tu i tak, czy chcesz, czy nie, to i tak ci przywalą. Dlatego trzeba być silnym już dzisiaj. Jak jest smutek, to już się pocieszać. A jak jest pociecha, to już troszeczkę nabierać siły, że ten smutek przyjdzie znowu. Więc to takie wahadło cały czas jest. Ale w duchowości te wahadła biją nas po policzkach, ale my się nie dajemy. Dlatego Jezus mówił, żeby nadstawić policzek jeden i drugi. Te wahadła nas uderzą, ale nic nam nie zrobią. To dobra, to trzymajcie się i pa, pa.